Co to to nie? Nie mogę przecież popierać przestępczości. Ależ książę! Co za linia losu, okraść złodzieja. Hupsa. Mam nadzieję, że do ciebie czegoś nauczysz, porzucisz ten niecny proceder. Hupsa! Te moje oczy! Szóstka się toczy! Do licha! Znowu będę musiał dorobić nowy komplet. Ale zaraz sobie odbiję. Hupsa! Kto chce jeść, ten ma... 6. Hupsa! Z radości. A niech to licho! Znowu szóstaczek! Fru! Kości 5 i mam 6! Teraz nie wiem, bo... musimy to... O, właśnie. W tym momencie musimy zamienić kości. Ale dam ci jeszcze... Hupsa! Musimy zaczekać na ten moment, więc... Wybierzemy sobie kości. Użyj. No i musimy spokojnie czekać, aż się obydwoje odwrócą. Przeklęty szczęść na kości 5 i mam 3. Kto chce jeść, ten ma 6. 3. Na początek trochę szóstiątek. Klasyczny cud! No. Ale zaraz sobie odbiję! To nie jest dobry moment. No, no właśnie, zepsułem. Kurczę, to czekanie naprawdę jest. No, to jest oszust! No. Z radości. Czysty przypadek! Znowu szóstaczek! Hupsa! Kto chce jeść, ten ma 6. Kiedyś nieźle się namęczyłem, żeby to zrobić. Zajęło mi to trochę czasu. Przeklęty szczęść hupsa! Na początek trochę szóstiątek. Udało się. Ciekawe, czy kiedykolwiek zauważą, że to fałszywe kości. Właśnie. Hupsa! Ta gra jest tak prosto zrobiona, że możemy tu w sumie dosłownie w każdym momencie zrobić coś, co powinniśmy zrobić, no... później, dużo później, żeby to się ułożyło konkretną fabułę i w tej kolejności, w której powinniśmy to zrobić. No i niestety no, nowsze gry już tak mają, że nie przejdziemy dalej, jak nie zrobimy tego w odpowiedniej kolejności. Tutaj no, nie jest to tak już zawarte. Możemy zrobić tutaj coś, co mogliśmy zrobić dużo, dużo, dużo później. Teraz możemy spokojnie zabrać z tobołka książeczkę. Plecak to przesada, ale zajęci grą na pewno nie zauważą braku tej ślicznej książeczki. Hupsa! Fru! Hupsa! Oczywiście możemy z nimi pogadać. Ale to już by było troszeczkę za dużo czasu. No więc tak, no, nie będziemy mogli przejść do Arivalda, no bo siedzi sobie tutaj taki krasnolud i nie będzie nas chciał puścić dalej. No, zobaczmy. Jazda stąd! Co takiego? Ale już, bo poprzetrącam gości! I kto tu jest z Harlałą razą? Okej, nasz tchórzliwy bohater oczywiście musiał spierniczyć na dwór, a więc wracamy. No jedyną opcją jest tutaj no, mnich zakonnik.
Możemy do niego zagadać. Nie mogę tego wziąć. Właśnie, będę myśli porozmawiać. No, możemy go zapytać o tego krasnoluda. Co to za bojowy krasnolud obok? Nie, w sumie nie groźny. Biedne stworzenie jest niezłym wojownikiem, ale nie ma gdzie sprawdzać swoich sił. Więc uznał prowokację za sposób na życie. No właśnie. Ale w głębi duszy jest tylko dużym dzieckiem. Cieszy go byle błyskotka, jak to krasnoluda. Nie widziałem w miasteczku świątyni. Jestem już w drodze. Zatrzymałem się tu tylko na kilka miesięcy. Niedaleko jest świątynia. Ponoć dawno temu oddawano tam hołdy jakiemuś tajemniczemu i dziś zapomnianemu bóstwu. Świątynia od lat stoi pusta. Ten bóg nie tylko, że utracił wyznawców, ale zginęła nawet pamięć o nich. O ile świątynia w ogóle jeszcze stoi. Dlaczego? Był jakiś kataklizm? Każde bóstwo żyje tak długo, jak pamięta o nim jego ostatni wyznawca. Tak przynajmniej mówią. Potem bóstwo zaczyna słabnąć, tracić boską moc, aż w końcu umiera. Podejrzewam, iż w świątyni nie znajdziesz nic, prócz pustych ścian. Oj, przepraszam, ale jestem zakatarzony. No, możemy go zapytać, że dużo je. Dużo jesz. Za 3 dni wyruszam do jednej z południowych krain jako misjonarz. Słyszałem, że ludzie tam jedzą tak dużo, że każdy chudzielec wydaje im się podejrzany. Nie chcą z nim rozmawiać, więc wybrałem najprostszy sposób zdobycia ich zaufania. Jem. A, rozumiem. Ale co by się stało, gdybyś podróżował do krainy, gdzie ludzie są 2 razy niżsi? Zamocowałbym kółka w kolanach. A 2 razy wyżsi? Chodziłbym na ściudłach. A 2 razy głupsi? Posłano by ciebie zamiast mnie. Tak tylko pytałem. Nie ma problemu. Tak, taki żarcik. Bardzo wysokich lotów. Możemy ciągnąć dalej, ale nie będziemy tego ciągnąć dalej. On będzie mówił jakieś takie bzdury. Bardziej dla rozwinięcia historii, ale na razie nie będziemy się w to bawić. Smacznego. Jeszcze jak? No i właśnie, pojawiła nam się świątynia. No oczywiście, jak pamiętacie, grabarz przeklął nasze przedmioty i żeby przejść dalej, musimy dać krasnoludowi właśnie to. Możemy spróbować mu dać. I zobaczymy, co się stanie. Musimy dać daj i dajemy go krasnoludowi. To pułapka! Cudeńko błyszczy jak słońce, ale coś złego z niego emanuje. Nie wezmę tego za żadne skarby! No, no właśnie, bo grabarz je przeklął. Sprytny. Więc bierzemy sobie mapę. Klikamy na świątynię. Tak, ta mapka bardzo mi przypomina The Secret of Monkey Island. Tam też była taka podobna mapa, gdzie właśnie taki mały ludek po mapce chodził i tu jest to samo. Takie prawdopodobnie nawiązanie do starych gier Lucas filmów. Tak, chyba Lucas Film to się nazywało. Później Lucas Arts i tak dalej. Okej, ale właśnie.
Możemy się tutaj przejść, ale... I tak to nam nie pomoże. Możemy sobie obejrzeć. Przypomina tron jakiegoś wyjątkowo wojowniczo usposobionego króla. Dokładnie. Tu mamy dziwne znaki, które nie możemy odczytać, ale możemy je sobie obejrzeć. Nie mam pojęcia, co ten napis oznacza. No właśnie. Nie możemy tego odczytać, więc nie możemy wezwać tego bóstwa. No, musimy wrócić do miasta. Dokładnie. O, musimy się udać tutaj do sklepu czarodzieja. No właśnie. I będziemy potrzebowali tego ludka. No, to jest homunculus. Stworzony z mandragory i tak dalej. Także no to jest takie fantazy troszeczkę. Czarodzieje, rycerze i tak dalej. Możemy z nim porozmawiać, dowiedzieć się paru rzeczy o właśnie homunculusie, które tu jest nazwane no, dziwnym stworzeniem. I dlaczego tak sobie siedzi i przeciera sobie widok i nie może sobie go przetrzeć. No, takie różne rzeczy możemy się od niego dowiedzieć. Możemy mu dać książeczkę. Ale na razie zajmiemy się uwolnieniem tego ludka, który jest nam potrzebny do odczytania napisów na ołtarzu. Więc porozmawiamy z nim. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakaś zjawa. Wygląda tak dziwnie. Ha, no właśnie, więc jednak będziemy chyba musieli się zapytać tego alchemika, co to jest za stworzenie. Więc musimy musieli pogadać. Witaj, z nim. Czarodzieju. Witaj, książę. O bogowie, jaki ja jestem zapracowany. Jaki jestem zapracowany. No właśnie, no i trzecia opcja dialogowa. Co to za śmieszny człowieczek? Co to za śmieszny człowieczek w tym słoju? Nie jest przypadkiem wbrew prawu, czy coś? Ten śmieszny człowieczek, mój chłopcze, to homunculus, potężna istota magiczna. Kiedy wiesza się człowieka, w jego stóp wyrasta korzeń mandragory. Z niego pochodzi homunculus. Trzymam go do swoich własnych celów. Dlaczego on po prostu nie wyskoczy ze słoja? Cóż, nie grzeszy mądrością. Słój jest pokryty od zewnątrz kurzem, ale on myśli, że brud jest od wewnątrz. No i próbuje przetrzeć sobie widok od środka. Ma zajęcie na całe dnie. Kiedyś dałem mu kartkę pergaminu, na której po jednej i po drugiej stronie był napis Odwróć mnie. Nie masz pojęcia, ile dni bawił się z nieustającym zapałem. Nie jestem pewien, czy muszę wykorzystać całą opcję dialogową dotyczącą homunculusa. Sprawdzimy. Rozejrzę się jeszcze, nie przeszkadzaj sobie. Tylko niczego nie dotykaj! Okej, teraz spróbujemy z nim porozmawiać. O, właśnie. Więc
Wychodzi na to, że po prostu... Wygląda na to, że mam nowego przyjaciela. Musimy się dowiedzieć, co to za właśnie był śmieszny człowieczek, żeby z nim pogadać. Dobrze, teraz wychodzimy. Ależ jesteś silny! Oczyściłeś taki wielki słój jednym oddechem! Ja męczyłem się przez kilka miesięcy. Może i jestem tylko z Mandragory, ale wiem, co to wdzięczność. Pomogę ci, kiedy tylko będziesz mnie potrzebował. Powiedzmy, 3 razy. Daj znać, kiedy będę potrzebny. Okej, więc możemy już iść do świątyni. No i właśnie skróty klawiszowe, które były oczywiście dostępne w oryginale, niestety no nie działają tutaj. Musimy się obchodzić po prostu no samą myszką bez skrótów. Naprawdę skrót do inwentarza bardzo się tutaj przydaje, a nie klikać na samą górę. Nie jest to zbyt wygodne, ale i tak dobrze, że działa bardzo dobrze pod względem grafiki i bez żadnych błędów graficznych ani tym podobnych rzeczy. No, menu jest tutaj niestety niewidoczne i niedostępne, ale mam nadzieję, że twórca, który dostosował Książę i Tchórza do tej maszyny wirtualnej z konfałem, powiedzmy, no, dokończy, zrobi, że będzie to działało. No, na razie to działa jak działa, ale cieszę się, że w ogóle działa. I bez żadnych graficznych gliczy, czy tam dźwiękowych i innych takich. Sama rozgrywka jest okej, wszystko jest w porządku. No dobrze, teraz musimy użyć homunculusa na tych dziwnych znakach. Musi je nam je odczytać. Zandaha. To nie jest cały wyraz, ale gdybym go przeczytał w całości, przywołałbym bóstwo. Mam nadzieję, że brakuje tylko jednej litery. No i teraz musimy chyba porozmawiać z ołtarzem. O, właśnie. No i mamy tutaj sporo kombinacji. Ale musimy szukać dokładnie słowa Zandahan, żeby przywołać bóstwo, ale no, tutaj nie mamy opcji. Możemy sobie próbować różne, bo tu mamy 3 i oczywiście opcję, która wychodzi całkiem z dialogu. No, popróbujemy na przykład tą środkową. Zandahaf. Czyli generalnie sposób jest taki, że klikamy cały czas trzecią opcję dialogową, aż pojawi się Zandahan. Zandahac. Zandahav. Zandahach. No i właśnie, mamy tutaj tą opcję, która pasuje. Zandahan! Nareszcie. Gdzieś to już dzisiaj słyszałem. Kim jesteś, śmiertelniku? Tak, no właśnie. Moim zdaniem dialog z tym bóstwem i
serce, bóstwo, jego gniew. Jest takie nijakie, jest taki drętwy. Ta opcja dialogowa i tak jak się on wyraża, tak jak on mówi, to taka beznamiętnie, tak jakby czytał to z kartki. Żadnych emocji, takie dziwne trochę, no niestety takie właśnie kwiatki mamy. Ale widziałem już nieraz gorsze gry i też przechodziły, więc no to taki mały szczególik, do którego się trochę przyczepiam. No, jego gniew nie jest nawet ten aktor, który podkładał głos pod niego, no, nie wyraził tej emocji w ogóle, tak jakby to naparzał to z kartki, po prostu czytał to beznamiętnie. W ogóle cała ta linia dialogowa jest taka nudna i beznamiętna, beznadziejna, taka... Nie wiem, czy to miało pokazać, że to bóstwo jest już tak słabe, że już nawet beznamiętnie się denerwuje. Nie ma w jego głosu w ogóle zdenerwowania, zresztą możecie sami sobie zobaczyć. Posłuchać, usłyszeć. Tak, możemy tutaj różne tam opcje dialogowe, że jest wyznawcą, że istnieje i tam takie tam bzdury, ale nam chodzi tu głównie o odczarowanie tej klątwy na przedmiotach. No więc pogadajmy o interesach. Porozmawiajmy o interesach. Jak to o interesach? Po kolei. Szczerze mówiąc, nie jestem twoim wyznawcą. Ale jako bóstwo powinieneś mieć ogromną moc. Ufam, iż wiesz, jak zniszczyć klątwę. Mam tutaj 4 przedmioty, które przeklął pewien gorącogłowy grabarz. Jednym z przedmiotów jest eliksir nieśmiertelności. Proponuję umowę. Dam ci eliksir, a ty w zamian za to zniweczysz działanie uroku. Dzięki temu będziesz wieczny i przestaniesz być zależny od wiernych, których zresztą, a przykro mi to mówić, nie ma. To jak? Mam nadzieję, że się dogadamy. Ty żałosny, słaby człowieczku. Ośmielasz się ze mną targować? A może twój nędzny rozum podpowiedział ci, iż Boga można szantażować? Zaraz przekonasz się, na czym polega gniew boski. Przygotuj się! No właśnie, jakoś tak beznamiętnie to... Kurka! Było. Coś słaby dzisiaj jestem. W porządku. Umowa stoi. No, w tym momencie nie twierdzę, że musiałby się strasznie wydzierać, ale no, trochę to było takie beznamiętne. Gdyby nie tekst, który jest pisany dużymi literami, to by jakoś tak no, mało był przekonujący w swojej boskości i wielkiej mocy. Ale odczarował nam przedmioty, zabrał sobie ten eliksir nieśmiertelności w zamian, więc możemy już klejnąć, dać krasnoludowi, żeby nas przepuścił do Arivalda, w sumie no dalej. Wracamy się teraz do miasta. Idziemy do karczmy. Dajemy mu już odczarowany klejnot. Taki sam miał kiedyś nasz król pod górą.
mogłem patrzeć na niego całymi godzinami, kiedy pilnowałem skarbca. No i proszę bardzo. No i mamy progres. Już możemy sobie dalej porozmawiać z Rivaldem, porozmawiać z Karczmarzem. No teraz z Bardem sobie nie pogadamy. Możemy sobie zobaczyć plakat. Ale to już w następnym wideo, w następnym materiale. I jeszcze raz bardzo przepraszam za moje dukanie, ale to jest pierwsze wideo z komentarzem i nie bardzo jeszcze jestem doświadczony w tym. Wybaczcie. No to co, na razie i do następnego odcinka.